Cieszynie, na osiedlu Bobrek, w parafii ku czci Najświętszego Imienia Maryi Panny, odbył się parafialny odpust. Słowo Boże wygłosił goszczący w parafii ksiądz Marian Jaromi. Przez cały dzień można było także kupić pyszne odpustowe ciasta. Nasz drogi księże Łukaszu, dzieci Maryi cieszą się, że w dniu Twoich urodzin mogą być z Tobą, chociaż z wielkim smutkiem Cię żegnają jako swego opiekuna. Rozumiemy, że Pan Bóg ma wobec Ciebie plan i teraz potrzebuje się jako proboszcza w Brzeszczach. Księże Łukaszu, na dalszą drogę życzymy, aby ksiądz miał zawsze taką formę jak na super strzelenie i na paintballu, żeby ksiądz tak chciał się wierzyć jak zwykłą młodzieżą od góry, by miłość Jezusa była dla księdza najgłębsza niż najgłębsze wody i oczywiście takiej odwagi jak w parku linowym. Niech Pan Bóg wspiera i błogosławi. Szczęść Boże. Jeżeli ksiądz z parafii odchodzi w poczuciu dobrze wypełnionego obowiązku ofiarność, jeżeli odchodzi kochany przez ludzi i jeżeli odchodzi we wstydzie z proboszcza, na mężu literata, dwa były po prostu uprzejmością współpracy. Serdecznie dziękuję. A Wam pragnę podziękować za taką rodzinną atmosferę i ja ciągle powtarzałem, że każde spotkanie, każde wydarzenie jest łaską. To nie jest przypadek. Relację przygotował Mariusz Jaszczurowski.